Możesz się odwrócić i spojrzeć na swoją dłoń. Zaufaj mi. Nie masz czego bać. Ja sobie nie ufam, a tobie mam zaufać. W dzisiejszym odcinku zobaczycie nie tylko najgorsze lifehacki dla dziewczyn, ale prawdopodobnie najgorsze lifehacki, jakie widzieliście kiedykolwiek. Ale spokojnie, nie musicie się o mnie martwić. Na szczęście nie będę ich testował na sobie, bo jest z nami dzielna ochotniczka, Madlencia. Jak widzicie, Madzia ma na sobie prześliczny daszek z kleju, który robiliśmy w poprzednim odcinku. Możecie go zobaczyć klikając w kartę o tutaj i ma też świąteczny... Czemu masz świąteczny sweter? Od 1 listopada, według prawa polskiego, są święta. Aha. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodoba i będziecie chcieli, żeby Madzia wpadała częściej, to zajrzyjcie na jej Instagrama i zostawcie follow, to może w ten sposób ją namówimy. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, by być na bieżąco z kolejnymi szeregami upokorzeń, których będziemy tu doświadczać, a jak wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. Po gry w najlepszych scenach zapraszam do linku w opisie na g2way.com, a teraz... zaczynamy. To, co dziś zrobimy, będzie straszne. Przede wszystkim dla Madzi, ale ja czuję się poniekąd moralnie usprawiedliwiony, bo mieliśmy taką rozmowę na Facebooku. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Pozwólcie, że pokażę wam ją w tej chwili na ekranie. Madziu, jak podłe i upokarzające w skali od 1 do trum trum mogą być dzisiejsze lifehacki? Pamiętasz, co odpowiedziałaś? Kim jesteś? Odpowiedziałaś, cytuję. Błagam, bierę wszystkie. Kocham trum trum. A ja odparłem. Nie wiesz, co czynisz. Mogłam nie wiedzieć. Dlatego też lifehack numer 1. Czuję się totalnie usprawiedliwiony. Chodźmy na zewnątrz. Chodź, Madziu, chodź. Co? Babciu. Wszystkie kobiety są piękne, bez wyjątku, ale jeszcze piękniejsze w szpilkach, którymi dość łatwo poruszać im się po betonie. Ale zdecydowanie trudniej, na przykład po trawie. Madziu, spróbujesz przejść kawałek? O mój Boże, miałeś rację. Cóż za kłopotliwa sytuacja dla mnie, jak ja teraz dojdę na piknik. Spokojnie, Madziu, spokojnie, mam na to lifehack. Chodźmy do studia. No, więc tu są szpile Madzi, a tutaj jest zestaw tuningowy, za którego pomocą je przerobimy. Timelapsik. Spokojnie, Madziu, to będzie git, serio. Ja ci ufam na słowo. To zmieni twoje życie. Magdalena, ufam Robertowi. Przestań robić narrację z trum trum. To jest silniejsze ode mnie. Madzia nie może pohamować radości, która maluje się na jej twarzy. Już wie, że jej buty zostaną odmienione. Dobrze? Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ja trochę nie mogę uwierzyć w to, że ja tego doświadczam na żywo. Ja też nie mogę uwierzyć w to, że się na to zgodziłaś. A nie, w to uwierz. Jakby są gorsze rzeczy, które robiłam. No i podstawa naszej pracy wygląda właśnie tak, a teraz klej termo... termomadziowy. Co? Co? Chyba jest git, nie? Jest sztos, jest piękny. No i zastygło, zdejmujemy. Jeszcze wpadliśmy w sumie na to, że to można zakleić, bo żeby tak obcas nie przeleciał czy coś. Zakleiłbyś mi tu? Wszystko gotowe. Wygląda to naprawdę... Madziu, szukam słowa. Sztosikowo. Skoro tak twierdzisz, chodźmy na zewnątrz. A teraz idź. Idź, Madziu. Magda, czy to działa? Oh my god, to działa! Więc lifehack uważam za... zaliczony. Madziu, skoro jesteś już gotowa do wyjścia w każdą pogodę, na każdym terenie, to teraz przydałby ci jeszcze jakiś piękny, wyjściowy make-up. Ja mam piękny, wyjściowy make-up teraz na sobie. Ja wiem, ale ten będzie jeszcze piękniejszy, więc proszę, zmyj ten i pokaż swoje naturalne piękno. Proszę cię bardzo, lecimy. Nie zapryskający. Pomóc ci? Ja pomogę, nie. Ja pomogę! Nie, no. Chyba trochę przesadziłem. Uwaga, może zacznę tak od tej... Uwaga, patrz teraz. Ale patrz teraz. Madziu, gdzie masz drugą połowę brwi? To widzisz, ja wiedziałam, że o to zapytasz. Wiedziałam, że to będzie pierwsze pytanie, jakie zadasz. No więc ja tak pozwolę sobie opowiedzieć szybciutko. Jestem cosplayerką. Tak, Madzia jest cosplayerką, co więcej prowadzi kanał na Twitchu. Jeżeli chcecie wpaść na jej stream, to jest...
Codziennie o 18:00. Więc dzisiaj też. Zajrzyjcie na jej kanał, jak chcecie zapytać ją o coś na żywo, na przykład o to, gdzie podział się jej drugi kawałek brwi. Tak, to jest bardzo importante pytanie. W skrócie, Madzia jest cosplayerką, tutaj macie kilka jej przykładowych cosplay i łatwiej się robi brwi od zera niż przemeblowuje cały czas. Ja będę teraz jak taki typowy facet. Długo jeszcze? No długo jeszcze? No długo jeszcze? No długo jeszcze? No ile się można malować i demalować? Ja teraz będę jak typowa kobieta. Domyśl się. Panowie, to będzie zemsta w imieniu nas wszystkich. Dla każdego mężczyzny, który czekał na malującą się kobietę przed wyjściem. Madziu, ten lifehack polega na tym, że musisz cały swój makijaż zrobić tym jednym przedmiotem. Łatwo. Musisz zrobić usta, policzki i cienie do powiek. No to, Madziu, maluj się i tam... Nie, to oddaj. Ale... Nie. Powiedziałeś, że mogę pędzelka. Nie możesz. A bez pędzelka? Możesz to i możesz to. A mogę lusterkę? Timelapsik, nie! Lul, kredka. Rysujesz? A krzuli tak. Jest tyle ciekawych rzeczy. Trochę dziewczyńskich, ale ciekawych. To na przykład wiem, ja się na tym znam, wiem, że to jest... To takie czerwone coś. Skąd wiedziałeś, lol? Mama, Maciu, ja jestem pod wrażeniem. A jeszcze jakbyś sobie tak tutaj... Don. Wow! Jednym kosmetykiem dokonała całego makijażu w zaledwie dokładnie tyle czasu, prowadząc jednocześnie dialog. Chyba pobiłaś wszelkie dziewczęce rekordy robienia make-upu. Lata praktyki, słuchaj. Zaliczony? Zaliczony. No i jak widzicie, Madzia wróciła do poprzedniego stanu i ma teraz prześliczny swój taki codzienny make-up. Nawet czapkę z pikludzikiem, którą swoją drogą bardzo szanuje Żuwik. Znowu to są. Nic więcej tego nie... Ale o co chodzi w tym lifehacku? Ja może pokażę, ale Madziu, muszę cię ostrzec. To jest najprawdopodobniej najbardziej uwłaczający i podły lifehack, jaki jest w tym odcinku. Może nie, ale na pewno jest uwłaczający i podły. Dobra, jazda. Zobacz, to jest to, co się dzieje, kiedy zakładasz bluzę czy też sweter w normalny sposób, a masz na sobie szminkę i cały inny make-up. Tragedia, prawda? Za każdym razem. To się tak właśnie dzieje. Za każdym razem. 100%. Ale spokojnie, Madziu, w dalszej części filmiku jest rozwiązanie. Tutaj jest przecudowne. Da się tego pozbyć. Patrz dalej. Wystarczy mieć torbę z maczka. I no i zakłada. No więc Madziu, proszę bardzo, zobaczmy, czy to działa. Boże, jak ja się cieszę, że ja nie muszę tego testować na sobie. Gotowa? Tak. I jedziesz, Madzia, to się kameruje. Tu, w tym momencie jest miejsce na tak wiele złych żartów, że nie wiem, który z nich powinienem wypowiedzieć. Ale żadnego nie wypowiem, bo ja mam szacunek do innych ludzi i nie powiem! Tyle pracowałam nad tym makijażem, to jest szczęście, że mam lifehacka. Madziu, czy potrzymać ci torbę? Ja potrzymam ci za uszko tutaj z tyłu potrzymam i za tutaj za drugie. I'm Norbert, I'm helping. Madziu? Człowiek maczek, pół człowiek, pół maczek. Ej, ale popatrz, Madziu! Czekaj, teraz zobaczymy, czy moje brwi są na miejscu. Wow, Magda, twój make-up pozostał nienaruszony. Ten lifehack jest... legitny. I zaliczony. Ej, nawet się zrymowało. A, zapomniałem ci o jednej rzeczy powiedzieć. Spójrz w dół. Ta bluza, ona była na zamek. Magda! Madziu! Na szczęście za drobną namową Madzia zgodziła się wrócić na odcinek, więc możemy przejść do kolejnego lifehacka, do którego potrzebne nam będą wkład do mopa, gumowe ściereczki, nożyczki, nożyk i pistolecik. Naglej! Termo? Termo tak. To co, Madziu, żeby nie było, że ja cię dyskryminuję, to może ty byś chciała uczynić ten lifehack? No do, oczywista. To ja ci będę mówił, jak robimy, a ty czyni. Dobra, co mam robić? Po pierwsze, wyjmij wkład od mopa i przetnij go na pół. Czy to ma być przecięte na to pół? Tak. Dobrze. Uwielbiam robić lifehacki, szczególnie gdy ktoś robi je za mnie. Krok drugi, wyjmij jedną ze ścierek i ją również przetnij na pół, ale wzdłuż. Dobra, i tego. Tego. Świetnie. Cyk, pyk. Krok trzeci, sklejamy to do kupy. Przyklej te ścierki w ten sposób.
nie wiem, co to jest. Jeszcze nie wiesz, Madziu? Jeszcze nie wiesz. Jak ona skleja. No raczej. Jak ty sklejasz, Madziu? No ja tak sklejam, jak nikt nie skleja. Sklejerka, widzę od razu, że ten klej to tak płynie w żyłach. No come on. Myślisz, że złapie? Musi. Okej, on nie będzie czuł. 20. Nie przejmuj się, nie przejmuj. Przewidziałem to. A few moments later. Proszę cię, bardzo Madziu, spróbujemy przyszyć w takim razie. Ja jestem przekonana, że zaraz komuś zrobię krzywdę i pewnie będę to ja. Mocno. Mocno. Mocniej! Senpai. Dobrze. Nie mam tyle siły. A, ba. Czy to się trzymie się? Ty dobry jesteś, gość. Król Lify Hacków. Ej, a to jak nie, wszystko sobie serduszko? Co? Nie. Kiedy to zrobiłaś? Nie. Ja mam tutaj przygotowane. Spójrzcie na to. Ładne jest. To jest przesłodkie. To jest? Wszystko prawie działa, tylko... Nie. Oh no. Oh no. To spokojnie tak miało być? I nasze sprzątające klapki są gotowe. To jest dwa w jednym. Nie dość, że wygodne, to przy okazji można jeszcze... Można jeszcze... To przy okazji są stylowe, czy ty widzisz, to jest Dolce Gabbana Louis Vuitton. Gucci Cocon. Gucci Cocon. I można przy okazji jeszcze na przykład troszeczkę podłogę przejechać. No to co? Idziemy przetestować na Madzi. Boże. Ty, no chyba dobrze leżą. Co myślisz, Madziu? To co? Testujemy? Gotowa na przejażdżkę? No. 3, 2, 1. Czujesz, że jest czyściej? W życiu nie było mi tak czysto. Wow! I lifehack uważam za zaliczony. Zawsze chciałam zostać łyżwiarzem figurowym, ale niestety na moje warunki mogę zostać tylko łyżwiarzem podłogowym. Madziu, czy to prawda, że dziewczyny mają takie dni, że w ogóle nie wychodzą z łóżka i w ogóle im się nic nie chce, takie wiesz, takie leniuszkowe dni? Powinieneś spytać, czy są takie dni, z których wychodzimy z łóżka. To by było szowinistyczne, a ja tak nie jestem. Oh. W każdym razie, kanał TrumTrum.pl twierdzi, że są takie dni i w takie dni się nie chce tak bardzo wstawać z łóżka, zresztą tutaj tak jak widzicie, jak ta pani, że można nawet umrzeć z pragnienia. Oh, damn. Więc teraz zasady tego lifehacka są proste. Tu jest butelka coli, tu jest połowa stołu. Musisz ją wziąć, żeby nie umrzeć z pragnienia, ale nie możesz przekroczyć mojej połowy stołu. Spróbuj przekroczyć połowę stołu. No spróbuj. Haha, nie możesz, bariera. Oh my god. Ale, żeby nie było, że zostajesz bez pomocy, masz tu rurkę PCV i sznurek. Czy ja mam złowić kolę? Tak, masz złowić kolę, ale to, chcesz podpowiedź? Tak. Musisz ten sznurek tak przewlec, żeby ci tu zostało takie. Tak przynajmniej zrobiła ta pani w lifehacku. Zobaczymy teraz, czy Madzi się uda. Okej, okay, dobra. I ja teraz. I Madziu, to jest twoja chwila prawdy. Błagam cię. To jest hit, patrz tutaj. Co pamiętaj, jest? Walczysz o życie. I lifehack. Zaliczony. Okej, trochę już pomęczyliśmy Madzie. Trochę. Więc tym razem będzie coś przyjemnego dla Madzi, mam nadzieję przyjemnego, bo zajmiemy się jej paznokciami, które jak na razie są białe i które ja pomaluję w bardzo artystyczny sposób. Zobacz, będą super. Będziesz miała najlepsze paznokcie w życiu i będziesz mówiła: Nurbi, wy mi pomaluj jeszcze raz. Zobaczycie, to będzie serio super, a potrzebne nam będą kolorowe lakiery. Takie ci kolory wybrałem ładne? No, nie wiem. Ładne, ładne. Słomka? I kawałek papieru, żeby sobie nie ubrudzić stołu. Madziu, proszę, niech twa dłoń spocznie wygodnie. A niech moja dłoń spocznie wygodnie. A, jeszcze nie. Jeszcze będzie potrzebna taśma, bo musimy ci okleić palce. A no tak, musisz mi poobklejać palce. Tak. Zapraszam serdecznie. Timelapsik. I rączka Madzi obklejona, a teraz działamy. Od którego by tu zacznę od tego? Madziu, zamknij oczy, odwróć głowę. Cały lifehack polega na tym, by odkręcić lakier, tutaj zrobić tak, papierowa, ekologiczna jak coś, i teraz... Co jest? Nic, Madziu. Nie patrz. Trochę za mało ci obkleiliśmy paznokcie. Wow, youtuber mnie opluwa. Nie, to nie tak, to jest tylko powietrze. Faktycznie to tak niefajnie wygląda, kiedy ja dmucham, kiedy robię to, co robię, a żeby tak bardziej normalnie wyglądało, to ja mam na to pomysł. Ja cię przepraszam, Madziu, może to faktycznie nie było zbyt smaczne z mojej strony. Teraz weźmiemy sobie drugi kolor, teraz zrobimy znowu tak. To będzie super. 3, 2, 1. Jezus Chrystus. Ej, to jest dobre. I jeszcze chyba trzeci kolor zrobimy tak samo. No. I już prawie gotowe. Madziu, możesz się odwrócić i spojrzeć na swoją dłoń. Boję się. Nie, zrób to. Zaufaj mi. Nie masz czego bać. Ja sobie nie ufam, a tobie mam zaufać. Tak.
No zobacz. To będzie dobrze wyglądało w momencie, w którym zdejmiesz taśmę. Serio. Może poza tymi drobnymi kropeczkami na dłoni, ale na bluzkę ci na szczęście nie poleciało. I Madziu, możesz zaprezentować widzom, jak ślicznie wyglądają twoje paznokcie. Ale przyznajcie, paznokcie wyglądają super. To nic, że pomalowałem Madzi całą rękę, ale same paznokcie? No jak oceniasz? One wyglądają, wiesz, czy mi się to kojarzy. Nie wiem, jak jest po polsku, bo to trudny język. Sprinkles. Sprinkles na lodach. A, cukierki. Tak, taka posypeczka. Tak, posypka. O, no, to a ja ci jeszcze tak mogę zrobić, tak? Ja ci szybciej wysuszę. Dodatkowy life hack. Wow, ekstra lampy. No nie? Relaksujące, co nie? No, to jest fajne. No to co? Life hack zaliczony! Yes! Takie niegłupie, powiem ci nawet. No nie? To takie fajne jest w sumie. Zostawię sobie na streamy, będę miała lol. Beka. Powiesz, nic mi pomalował. Norbert mi pomalował. Norbert mi pomalował. Codziennie o 18 streamu Madzi. Może niektórych z was to zdziwi, ale Madzia ma dwie ręce. A co za tym idzie, drugą również możemy pomalować, ale w drugi sposób. I ten wydaje mi się szczególnie interesujący, bo szczególnie nie mam pojęcia, czy się uda i chcę sprawdzić. Potrzebujemy szklanki wody, kilku kolorowych lakierów, ewentualnie takich patyczków i dwóch palców Madzi zaklejonych taśmą. I uwaga, uwaga. Daj, chycaj. Ale to tak muszę stąd? Nie, jest po o. Nasz plan ma jeden mankament. Ten lakier opada na dół. Poczekaj, poczekaj. A może damy... Poczekaj, nie, słuchaj. Może moje zadziałają. Ja mam... LOL! Ja tak... Czy ty zawsze, nie wiem, jak gdzieś idziesz, to nosisz ze sobą tyle lakierów? Nie. Nie. Co? To nie jest pierwszy raz, kiedy ja to robię. Całe moje technikum tak paznokcie robiłam. A weź jakieś fajne. Jak ona chyba artystka. Ty, no bez kitu, nie? Jedziesz, Madzia! Jedziesz! I plum? Ej, lol, ja już mogę z boku podglądać, haha! I coś ci chyba zostało na paznokciu. Mhm. A i teraz odciągasz ten pozostały, tak? Tak, trzeba zabrać to całe, żeby to wyciągnąć. Okej, to nie jest tak, że to... to jest tylko pierwsza próba, spokojnie. To jest pierwsza próba, na szczęście mamy dwa palce, tak. Ale dawaj, odkleimy i zobaczymy. Tak to właśnie wyszło. Śmiem twierdzić, że moja technika napryskowa słomką, półustna, półsprężono-powietrzna, była trochę lepsza. Ale spokojnie, mamy drugi palec, spróbujemy jeszcze na drugim. Tak. Kurde, we, ja nie lubię straszaków. To wygląda jak jakiś kwiotek. Jop. Uwaga, wyjmuję. Uwaga, uwaga. I... Ej, ja bym powiedział, że to naprawdę spoko wyszło. Ale wciąż moja technika natryskowo-spluwaniowa jest zdecydowanie lepsza. Sztosik technika, Norbert. Wiem. Napróć ci, znaczy poprzykać ci jeszcze? Nie wiem. A, ta. Więc lifehack uważam za... zaliczony. Wiesz co? Oddaję ci te pieniądze i wychodzę. Ja się na to nie godziłam. Nie! Pamiętajcie, że wszystkie dzisiejsze lifehacki, nawet te najbardziej parszywe, były robione tylko i wyłącznie dla żartu. I zarówno ja, przede wszystkim ja, jak i Madzia, chyba też, dobrze się bawiliśmy. Jeżeli wy też, to pamiętajcie o tym, by zostawić łapeczkę w górę i zapraszam was również na kanały Madzi, która wystąpiła dla mnie i dla was i dla wszystkich w dzisiejszym odcinku, więc warto ją odwiedzić. I zapraszam również do subskrybowania mojego kanału po więcej odcinków takich jak ten i na poprzednie. To wszystko na dziś. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Poradziłam sobie. Brawo, Madziu.